Jest z nami Kamil Rychlicki, jeden z bohaterów dzisiejszego meczu. Kamil, mimo wyniku 3-0, nie była to raczej łatwa przeprawa dla Was. Musieliście się trochę napłacić, szczególnie w drugim secie startu z Resowią. Tak, tak. Przede wszystkim w drugim secie. Myślę, że to był decydujący moment meczu. Myślę, że w drugim secie Resowia trochę nas przycisnęła zagrywką. Mieliśmy więcej problemów też w ataku, żeby tam się przebić. Ale ogólnie myślę, że graliśmy dosyć stabilnie dzisiaj. Nie mieliśmy żadnych takich większych, słabych punktów. I myślę, że to właśnie dzisiaj trochę różnicę zrobiło, bo po drugiej stronie Resowia grała dobrą siatkówkę. Chciałem zapytać, jaki jest klucz albo sposób na to, żeby rozegrać na tak pod pełną kontrolą końcówkę drugiego seta, żeby zachować tyle zimnej krwi, bo to jest kwestia czasami jednego uderzenia, jednego poślizgnięcia się, czy też piłki, która przetoczy się po siatce. Wy cały czas skoncentrowani, graliście swoje i po prostu czekaliście. Tak, trochę spokoju, zimnej krwi i myślę, że to też po prostu jak z czasem parę już takich końcówek się rozegrało. Więc myślę, że dzisiaj wyszło. Zobaczymy jak następnym razem, ale to po prostu to zawsze tylko jeden punkt w siatkówce, więc trzeba trochę spokojnie. Tak. Można powiedzieć, że wróciliście na zwycięską ścieżkę. Do tej pory byliście niepokonani. Chyba zdaje się, że w niedzielę przegraliście z Modeną. Znowu wracacie na tą zwycięską ścieżkę. Czy ta wygrana dla Was z Resowią to jest jakby pewnego rodzaju zbudowanie czegoś, na przykład pod prawdopodobnie przyszłe mecze z Zaxą, bo wydaje mi się, że Trentino ma pewne rachunki do wyrównania z Zaxą. Mi się wydaje, że jak najbardziej mają rachunki do wyrównania, no ale to jeszcze daleka droga, więc na razie myślę, że dobrze, że też na przykład z Modeną nam się taka porażka przydarzyła, żeby sobie przypomnieć, że nie będziemy wszystkiego wygrywać i będą też porażki po drodze. I dzisiaj to była fajna motywacja, żeby dzisiaj wyjść na boisko i pokazać, że jednak gramy o pierwsze miejsce też w grupie i że jednak umiemy dalej wygrywać i grać. I na zakończenie chciałem zapytać się, jak dogadujesz się z nowym trenerem Trentino, bo jeżeli dobrze pamiętam, on też przyszedł tak jak ty w tym sezonie. Parę ładnych lat zespół gra pod wodzą trenera Lorenzettiego. Jak wygląda wasza współpraca? Ja też jestem nowym elementem w tym składzie i w sumie to właśnie trener od razu przy podpisaniu kontraktu z Trentino miałem spotkanie z trenerem, ponieważ mnie też chciał ściągnąć do Trentino, więc jak mogę powiedzieć, że współpraca jest zła, jest jak najlepsza. Super, bardzo dziękuję, życzę powodzenia w dalszej fazie rozgrywek. Wszystkiego dobrego.